A dziś akcja rozdzielnia. Wyznaczyłem sobie już miejsce, w którym to ma być. Naciąłem fleksem. U mnie ona ma szerokość 33,5, więc dałem kapkę więcej, dałem 35. Zaś wysokość 86,5 i też dałem do 88, tak żeby był taki luz montażowy. No i głębokość, słuchajcie, powinna być 9 cm, z tym, że u mnie jest na tej ścianie jest styropian, więc nie wbijam się na te 9, tylko no na te 5, powiedzmy, nie więcej. Tak, żeby to ładnie obrobić później, żeby to w miarę estetycznie wyglądało. No i teraz zostaje mi to wszystko wykuć. Pokażę Wam już, jak będzie efekt gotowy. Oczywiście nie będę pokazywał kucia, no bo to bez sensu. No i miałem Wam pokazać gotową dziurę na rozdzielnię, ale pokażę Wam już rozdzielnię osadzoną. Uciekło mi, zrobiłem tą dziurę i uciekło mi, żeby to nagrać. Ale to oczywista sprawa jest, wyryte było na około 5 cm, miejscami 5 z kawałkiem. Tak, żeby wsadzić tą rozdzielnię. U mnie, zobaczcie, na tej ścianie jest jeszcze styropian piątka, więc od razu kupiłem paczkę jedną tego styropianu, tak żeby podłożyć, żeby już docelowy wymiar zrobić. No, no i jest osadzone, praktycznie cała jest już spięta ta rozdzielnia. Zostaje mi jeszcze tutaj, zrobiłem błąd, bo nie dopiąłem kotłowni na oddzielną fazę, się to chyba nazywa, więc będę zaraz tam majstrował, żeby doprowadzić kabel do pierwszego gniazda w kotłowni. O, nie widać tutaj za bardzo, doświetlę może. O, tutaj, w to miejsce. Tu będzie zasilanie do gniazd z kotłowni. No i tu mam jeszcze brak. Też muszę doprowadzić na lampę. To zaraz będę się brał. No i tutaj ostatnia rzecz w zasadzie do poprawy to dzwonek. No tutaj doprowadziłem ten dzwonek na wnętrze do salonu, powiedzmy, a w końcu ustaliliśmy, że zostawiamy go na wiatrołapie, także zaraz będzie przeróbka tego. No i spróbuję dzisiaj te trzy rzeczy zrobić. Już jest dosyć późno, więc jeśli mi się to uda, no to będzie sukces. Pozdrawiam. I później jakieś takie szybkie podsumowanie jeszcze nakręcę tego epizodu prądowego. Cześć, witam Was. Chciałem zakończyć wątek elektryki przedtynkowej. Zobaczcie, mam już odpaloną rozdzielnię, już wszystko działa. Jeszcze została spięta ta erbetka tutaj, bo nie chciałem się pozbywać tych gniazd, a nie chciałem, żeby mi gdzieś tam dodatkowo coś tam dyndało, więc na razie jeszcze nie ma tej maskownicy. Maskownica czeka na swoją kolej. No i tak, zrobione, podliczę koszty materiału i podzielę się z Wami. Tutaj zobaczcie, mam oprawki, jeszcze sobie porobiłem, żeby już doświetlać wnętrze. Czekam na żarówki, jeszcze zamówiłem sobie na portalu aukcyjnym. O, przy okazji alarm jeszcze jest, także już jest trochę zabezpieczone. Więcej szczegółów alarmu nie będę podawał, no bo nie. Tutaj zobaczcie, no to już zresztą chyba widzieliście wszystko, także nie będę tutaj, że tak powiem, gadał na nowo. Wszystko jest zrobione, także czekam na tynkarzy, czekam na ocieplenie w ogóle. No i tyle chyba. Troszkę posprzątałem, ale już się i tak naniosło z powrotem. O, tutaj już są też porobione, powkładane są puszki. Zostaje tylko tutaj jeszcze puszka. A, i jeszcze tutaj ten kabel do indukcji muszę przyciąć, troszkę skrócić i wziąć go
No, do puszki wsadzić. Także to zaraz się za to wezmę. I takie buty, wszystko zrobione. O, tutaj już zobaczcie na tak zwane wago. Pospinane są niektóre przewody po to, żeby do oprawki doprowadzić prąd. No i już jest tak, jak mówiłem, tylko czekam na żarówki. Na górę jeszcze wejdę. Ale tutaj to tym bardziej widzieliście, bo góra była zaczynana jako pierwsza, więc tylko taki szybki obchód. Też oprawka jest już dorobiona. W ogóle żarówki chciałem kupić w Obi, tak to robi. Potem pojechałem do Castoramy. Wszędzie są tak drogie te żarówki LED-owe, że jakiś normalnie horror. Więc. A tutaj jeszcze muszę oprawkę dorobić. I to samo i tutaj. Już jest tutaj do dorobienia. Ale to za widna zrobię, już mi się teraz nie chce nic tutaj rozkładać, jak i dodatkowych świateł. Także wątek elektryki zamykam ujęciem na te przewody. O, tutaj oprawka jest już założona tak samo. Pozdrawiam Was serdecznie i biorę się za jakąś kolejną robotę.